tu leżą ci, co chcieli bój do końca toczyć. Tu każda grudka ziemi krwią męczeńską broczy. Warszawa Rakowiecka. Do dzisiaj ta nazwa przyprawia odreszcze. Szczególnie brzmi mur więzienny. Przechodzimy obojętnie. Młodzi nie wiedzą, że za tym murem zamordowano część Polski. Wiele niewyjaśnionych spraw. Niewygodna historia. Za okupacyjne bohaterstwo, za powstanie warszawskie, powojenni władcy posłuszni Moskwie zgotowali im śmierć, cierpienie, sponiewieranie godności ludzkiej. Wykonawcy tych nieprawdopodobnych zbrodni, kłamstw, złamanych żyć, losów ludzkich, żyją w najlepsze do dzisiaj, pobierając sute emerytury za dobrze wykonaną pracę. Nikt nie umie, czy też nie chce kategorycznie i ostatecznie osądzić zbrodniczej formacji. Dzisiaj mamy przykłady na świecie, że zło i zbrodnie muszą być ukarane. A przecież w Polsce ostatnich dziesięcioleci działo się tak wiele zła, które nie zostało osądzone. Tu na murach więziennych niedawno zawisły tablice z nazwiskami niektórych bohaterów bezprawnie zakatowanych. Jest tu nazwisko generała Augusta Emila Fildorfa. Od najmłodszych lat żołnierz walczący o Polskę, legionista. Dowódca 51. Pułku Piechoty w 1939 roku, organizator i szef KDW Armii Krajowej, szef dywersji, twórca struktury Niepodległość, odznaczony srebrnym i złotym krzyżem Virtuti Militari, krzyżem kawalerskim odrodzenia Polski, czterokrotnym krzyżem walecznych, złotym krzyżem zasługi z mieczami. Po wojnie przechwycony przez NKWD, wywieziony na Syberię, wrócił nierozpoznany. Nie skorzystał zorganizowanej możliwości ucieczki za granicę. Sam zgłosił się do RKU, ujawnił, wierząc w Polskę. Jak bardzo się mylił. Rodzimi oprawcy byli bardziej gorliwi od sowieckich mocodawców. Aresztowany przez UB w 1950 roku, po sfingowanym, haniebnym procesie, wyrokiem sądu PRL, skazany i stracony 24 lutego 1953 roku. Powiesili oficera, bohatera narodowego. I nic. Dzisiaj w III Rzeczpospolitej nikt za to nie odpowiada. Córka generała samotnie walczy o sprawiedliwość, postawienie przed sądem winnych haniebnej śmierci jej ojca. To wołanie o sprawiedliwość trwa już 10 lat. W 1991 roku zostali przesłuchani Witold Gattner, prokurator, Alicja Graf, wicedyrektor ówczesnego Departamentu Sądowego, śledczy Kazimierz Górski, sędzia Maria Górowska. Upominano się o Helenę Wolińską, mieszkającą w Londynie. Odbywają się kolejne posiedzenia sądu, enigmatyczne uzasadnienia, umorzenia i tak dalej. Córka generała Maria Czarska-Fildorf 10 listopada 2000 roku napisała zażalenie na postanowienie umorzenia śledztwa. Jest 24 września 2001 roku. Kolejne posiedzenie sądu. Jestem tu z kamerą. A sąd
tej chwili proszę, bo to nie wolno wejść. I wiem, jak te sprawy wyglądają, więc proszę mi pokazać na tym piśmie, ale proszę nie zamykać. Ale są w tej chwili proszę, bo to jest posiedzenie niejawne. Ale proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie. Jak mam zrobić sprawozdanie z przychodzenia przez 10 lat pani firmy? Proszę nie filmować. Jak mogę zrobić takie sprawozdanie? To jest osoba prywatna. Przecież nie mogę zrobić reportażu z 10-letniego przychodzenia córki generała do sądu, jeśli nie przyjdę tutaj. Na razie ja to rozmawiam z prawdą. Proszę pozwolić sądu. Proszę pani. Że sobie idzie na przerwę. Proszę, proszę pana, mnie nie fotografować. Powiedziałam panu. Raz. Nie na mój temat, to pan prokurator prosił. Pan prokurator prosił 5 minut przerwy. Dla mnie to jest niepojęte. Nie ma winnych. Nie ma winnych? Tak, człowieka powieszono, ale winnych nie ma. Ale przecież żyją wszyscy. Prokurator, śledczy. Śledczy żyje, tak. I ta pani prokurator Graf żyje, która ten, no nie mówiąc o tych, którzy umarli. Przeważnie to byli sędziowie i prokuraturzy pochodzenia żydowskiego. Więc właściwie ja twierdzę, że gdyby mój ojciec był Żydem i Polacy go tak skazali, to Polacy by ci byli dawno osądzeni. A ponieważ jest odwrotnie, no niestety mamy to, co mamy. Od ilu lat już tak pani? 10 lat. Alicja Graf pełniła funkcję wicedyrektora Departamentu Sądowego do 1968 roku. Podpisała polecenie wykonania wyroku śmierci na generale Fildorfie. Tak zeznawała przesłuchiwana w 1992 roku. Nie przypominam sobie sprawy generała Fildorfa. Jeśli w sprawie tej podpisałam pismo do naczelnika więzienia, to spełniłam wówczas formalny obowiązek w oparciu o polecenie dyrektora Pennera. Nie przypominam sobie, bym udzielała prokuratorowi Gattnerowi instrukcji, jak ma się zachować przy egzekucji. Nie zaprzeczam, że przypadek taki mógł mieć miejsce, ale tego nie pamiętam. Śledczy Kazimierz Górski zeznał w 1997 roku. W trakcie moich licznych przesłuchań generała Fildorfa bardzo często przychodził Różański i prowadził z przesłuchiwanym rozmowy na różne tematy. Wielokrotnie przychodził prokurator Weissblech. Wielokrotnie ustnie udzielał mi instrukcji. Sporządziłem postanowienie o odmowie uwzględnienia wniosków dowodowych